Dobra, moi drodzy, no to robimy. Kolejna arena. Myślę, że zdążymy. Kto jest? 13. No to najwyżej ją przerwiemy, no. Kim gramy? Bo mamy daily questa, żeby zagrać karty z przeciążeniem. Także myślę, że szamana po prostu weźmiemy. Klimatyzację nie trzeba, Stilgarius, ponieważ jest taka pora roku, jaka jest. Jest zimno. Więc będziemy, tak, jak będzie nam za zimno, to będziemy mieli w kuflach miód pitny, prawda? Miód pitny, którym będziemy się ogrzewać. A jeżeli będzie za ciepło, to też mamy miód pitny. Zimny. Dobrze, moi drodzy, no to gramy. Zaczynamy od dzikich duchów. Następną kartą będzie smok. Myślę, że smok jest całkiem spoko. Strząs mrozu, nie lubię tej karty. Trzask burzy, raczej by był przedwieczna groza, raczej trzask burzy. Mil szaman, oczywiście. Dobra. Co my możemy tutaj wziąć? Ja bardzo stronię od tych ósemek. Wolę na przykład coś szybszego. I tutaj by był dobry trzask i żywiołak. To żywiołak, ale nie mamy jeszcze... Wezmę trzask. Będziemy sobie grali, słuchajcie, coś takiego. Co bym chciał? Ropucha myślę, że tutaj jest dobra, chociaż szalony bombiarz. Ale ropucha moim zdaniem tutaj... Spoczko. Ropucha jest spoczko. Tutaj cóż, jeszcze jeden drakanin. Pomiot. No ktoś by powiedział, no spoko, pomiot jest spoko, bo będziesz miał taunty. Znaczy będziesz miał, przepraszam, totemy. Giermek też jest spoko jednostką. Ja jednak wezmę jeszcze jasną czwórkę. Jest okej. Okay. Wirujący i skrobot. Błyskawica i widmowy rycerz. Każdą z tych kart bym piknął. Każdą z tych kart bym wziął w tym momencie. Mamy trzask burzy. Czy chcemy jeszcze jedną błyskawicę? Czy może chcemy rycerza, ponieważ to jest dobra karta, nie można jej namierzać. Bąkol taryf... Czekaj, bąkol taryfą na tą imprezę jedziesz. No, jest taka taryfa częstochowska. Przyjedzie po mnie. Będzie przejeżdżać obok, to akurat tak. To się zgadzam, ale strasznie dużo podobno pieniędzy to kosztuje, wiesz? Co brać na arenę? Onyxia, Leroya czy Barona Geduna? No Onyxia jest taka bardziej uniwersalna, natomiast... Natomiast Leroy i Baron są takie sytuacyjne, nie? Czyli Leroyem będziesz prawdopodobnie chciał uzyskać Lital, a Baronem będziesz chciał wyczyścić trochę stołu. Maty nie pije. Nie, jak to nie pije? To, że przyjedzie samochodem nie znaczy, że od razu nie jedzie. Kto powiedział? Mateusz przyjeżdża do nas i będzie się bawił i dopiero jutro sobie pojedzie. Dobra, moi drodzy, ja sobie wezmę tutaj z tych trzech kart, wezmę sobie rycerza. Wezmę sobie... fuck. No to jeszcze raz trzask weźmiemy. Troje dużo tych kreatur. Szóstka, dwójka. Weźmiemy sobie tygrysa. Mistrz ewolucji. Proszę bardzo. Chociaż duch przodków też byłby przyjemny, ale weźmiemy sobie ducha tego... Pfu, mistrza ewolucji. Weźmiemy sobie pazurki. Każda z tych jedynek jest słodka. Natomiast pazurki są epickie. Superanckie. Yeti. Yeti. Yeti, Yeti, Yeti. Yeti, dobra czwórka. Jedna z nielicznych kart klasycznych. Podstawowych. No to są podstawowe, dobrze mówię? Która po dzień dzisiejszy ma dobre statystyki, jakby się tutaj zastanawiać, co wybrać. Fake taxi. No ja nie wiem, czy to jest takie fake taxi. Weźmiemy Yeti. Weźmiemy sobie naganiacza, mechaniacza. Tak. Weźmiemy sobie totemek. Dużo tych dwójek mamy. Szmok, szmok, szmok. Gorylobot. Weźmiemy sobie heala. No, za dużo tych speli. Weźmiemy mikromaszynę. Weźmiemy tą czwóreczkę, of course. Brakuje nam trójki. Nie, widzieliście? 2, 4, 5. Piątka, no tak se. Dobra, weźmiemy tą trójkę.
Szóstka raczej nie. Wizytator z gadżetonu. Nie, no to jest na arenę, to ja tego nie chcę. Jajko bym wziął, kurde. Jajko bym wziął. Mamy totem. Mamy jak to rozbić. Ale też w sumie mała egzorcystka jest okej. Trzecia tura rip. Nie no, w trzeciej turze to zawsze można zagrać dwójkę i jedynkę, tak? Dobra, YOLO. Weźmiemy czempiona Mukli. Nie mamy heksa w tym momencie. Wezmę sobie wstrząs ziemi. Tu weźmiemy tą trójkę. Tu weźmiemy czwórkę. Tu weźmiemy piątkę. Jeszcze raz czwórkę. No to będzie szybka gra, słuchajcie. Biorę mecha, bo tam kilka mechów jest. Siódemeczka. Dobra, reinkarnacja. Czy my możemy coś pokombinować z reinkarnacją? Tak naprawdę na każdym stronniku. Nie ma jakiegoś super z agonią. Żeby jakoś przyjemnie zadziałał. No reinkarnacja bez sensu. Wezmę czwórkę. No i Belcher. Gramy. Mediwa czy Deathwinga brać na arenie? Mam dwa portale, dwa firebole. No chciałoby się powiedzieć Mediwa. Tylko... Chociaż Mediw jest dobry, tylko wiesz, musi być taka sytuacja, że ty na przykład zagrywasz Mediwa i w następnej turze w ogóle żyjesz i możesz rzucić powiedzmy dwa firebole, o ile je masz na ręce i jeszcze ich nie wykorzystałeś, albo musisz rzucić portal i wtedy przyzywasz trzy jednostki, więc moim zdaniem Mediw. Ale Deathwing jest taką kartą, która zawsze jest fajnie jak jest w deku na arenie, nie wiesz, w każdym momencie możesz jakoś tam się wybronić. Kogo uważasz za lepszego komentatora dla profesjonalnego HS-a, Black czy MKR? Moim zdaniem Black na przykład ma większą wiedzę i lepiej potrafi przekazać wydarzenia. Widzisz, ja na przykład ja z tych dwóch osób wybieram Bonkola i jestem totalnie obiektywny w tym wyborze. Sądzę, że bardzo się stara od pierwszych dni działania w ogóle alfy, bety i myślę, że to jest jednak lepszy komentator od nich wszystkich. Nie jest skorumpowany po pierwsze, po drugie stroni od wszelkich używek tytoniowych, alkoholowych, a jak wiemy, no zarówno Mati i Czarek są poniekąd związani z takimi, no także myślę, że tutaj taki wybór. Nie wiesz na kogo głosować, głosuj na Dawida. No i oczywiście skromność to moja główna zaleta. Pam param pam. Co my robimy? A szampanik to kto pił za wbicie legendy? A to ja piłem, no. Siemaneczko, gwiżdżące kalesony. Nie spamujcie o wymianę zadania 80 golda, błagam was, naprawdę. Moja mama uwielbia tę twarz. No cóż zrobię, no.
Widocznie tak uwielbia, to tak będzie. Jajajajajaj. Oj, 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 oj. Totem sobie wycofamy. Miodek pitny dzisiaj kto będzie sączył? A, no ja może podejdę pod miód pitny. Może tak uderzę w miód pitny. Why not? Bezalkoholowy szampan się nie liczy. A, kurczę, jak byłeś młodszy, to inaczej gadałeś. Pamiętasz, jak się piło piccolo i się udawało, że się jest takim... piło się piccolo, brało się słone paluszki i się udawało, że się pali papierosy. No i potem się udawało, że się jest pijanym. Takie życie. Tak było. Nie. Me. Me. No, Norbert, wiesz, może jakiś super sponsor się znajdzie i będzie chciał, żebyśmy przyjechali wtedy do Warszawy. Zobaczymy. Może taki się znajdzie. Kupiło się piccolo, jak rodzice kupili. A kurde. Tak było. No to bym zagrał. No bo co zagram? To takich stron. Nie no. Dobra, zagrajmy tak, żeby on zszedł już z tego. Kiedyś udawałeś, że jesteś pijany, teraz udajesz, że jesteś trzeźwy. Ej, faktycznie, tak jest. Wstyd przyznać, nie? Że już się na przykład jest pijanym. A kiedyś to było. Aha, patrzcie, jestem pijany, jak jest zajebisty. Zobaczcie. Kto tu się nie potrafi bawić? Na pewno nie ja. Ja się bawię super. Nasze miasto frajerze. No właśnie, badaj. Świetna zabawa. Heh. No dobra. No i ciężko wam powiem. Ciężka sprawa aktualnie. No, tutaj sobie poradził. Tutaj to traduje. Tutaj straduje tym 4-1. Pamiętajcie, to jest mag, który ma ukrycie obrażenia plus 1. No dobra. No może tak potradować. No. Dosyć średnio. Dzisiaj do Zabrza, oczywiście, że do Zabrza. Kurde no. Co my tu mamy zrobić, powiedzcie mi. Co bym nie zagrał, to źle. To zagram, to źle. Hero Power zagram źle. Trzask na kogo zagrać? Nie wiem. Dlatego. Wszystko źle. Wszystko nie tak.
Nom. Moi drodzy, przypominam o kanale Archiwum. Tam wrzucam codziennie wszystkie materiały, które są tutaj odgrywane na live'ie. Potytułowane są fajnie. Z datami są w playlisty porobione, także macie przejrzyście wszystko. Jak ktoś ominął jakiś live, to się nie musi już martwić. Wykrzyknik Archiwum, albo w tytule macie. Wszystko tam można znaleźć. O, to mój ulubiony streamer bez skilla. O kurde. A nie wiem, a który to? A który? A powiedz. Nie no, jak są daty, to wbijam na kanał. Znaczy, to ma duże znaczenie, bo to, że wrzucasz materiał powiedzmy w sobotę, to nie znaczy, że to w sobotę było nagrywane. Czasami może być to materiał z dnia poprzedniego, nie? No i co? I co? Gówno. No lipa, no. Na papras, to lipa. Mogę założyć broń. Mogę założyć to. Mogę założyć to. No cóż, pierwsza walka pójdzie na straty. 0-3. A wy już w przyszłości jesteście, żeby wiecie ile będzie? To ma sens. To ma sens i jest to mądre. Ostrze skrytobójcy. Szukamy dziś zabójcy. Zimna krew. Tu bufuje. Dzisiaj Bąkol się źle czuje. Bo dostaje dziś po mordzie. Coś tam, coś tam, coś. Serio? Nie no, u Mateusza akurat taki kanał to raczej średnio był ten. To znaczy, da się to zrobić, ale to jest dużo kombinacji. Ostatnio mi Soushibo powiedział, jak to się robi. Bo Mateusz słucha muzyki generalnie w Hearthstone, nie? I da się to zrobić tak, że na streamie by leciała muzyka, ale na live'ie, na tym nagraniu by nie było. A nie, czy to opłacalne jest. Mitchtorm! Moi drodzy, Mitchtorm zasubskrybował i to jest 30 lat! Baby mniej niż 3. Moi drodzy, 30 lat! Gotowe. Subskrypcja 30-letnia od Mitchtorma. No po prostu... Co ja mam powiedzieć, Mitchtorm? Dziękuję ci bardzo. Pokchamp normalnie. 30 lat subskrypcji. Jest to możliwe. Właśnie Mateuszku, tobie się nie chce. A ja ci powiem. Od pieniędzy się w dupie poprzewracało. Lenistwo na wysokim poziomie. System niestety zgłasza awarię. Tak to jest u Mateusza aktualnie. Jajko, jajko, moi drodzy, jajko, jajko. Jak się zarabia 20 tysięcy na miesiąc, to już się nie chce nic. No, no, dokładnie. A najlepsze jest to, że to zarabiasz, nie wychodząc z pokoju swojego. To jest dopiero, kurde, czat. Dobra, można... Nie, no nie będziemy kombinować. Rzucimy to, rzucimy tak.
Nawet mu podsumuje. O fuck. To jest strata moim zdaniem. Dobra, gramy. Mamy trzask, nie chcę tego trzasku używać, ponieważ on ma zdecydowanie większe możliwości niż zaatakowanie za 3, od 3 do 6. Tutaj egzekucja poszła, czy się mam cieszyć? No troszkę smucić się mogę, bo jednak straciłem fajną jednostkę. Natomiast mogę rzucić tą piątkę. Zobaczymy, co jeszcze nam wyrzuci. Szlamior. Zamiast tego wolę to. Jak trzeba by było wyjść. Kurde, Mati. Ej, Mati, ja mam pomysł, stary. Mam Pixelboxa. Mam Pixelboxa. Przywiozę go, wezmę go ze sobą. Otworzymy, zrobimy wspólny opening na YouTube'a. 5 minut to będzie trwało. I Mateusz będzie taki, wiecie, taki unboxingowy i powie: jakie fajne rzeczy, koszulka. I będzie chciał przymierzać. A tam koszulka Elka. A może się zmieści? Chociaż ja też już tak. Ja już cię gonię powoli, Mati, wiesz, z sylwetką. Grodu! A ja mam 2 i loot gaming. A ja nie mam loot gamingu. A czy Bonkol dostaje hajs za suba? No za suby dostaje. Gdzie ty pracujesz? Właśnie tutaj, Seba. Właśnie w tym momencie. To jest taka praca, która godności uwłacza. Bo ja okradam widzów, bo ja mówię, żeby adblocka wyłączali. I to jest oszustwo, to jest kradzież, wyzysk. No to są najgorsze grzechy i to za to się do piekła idzie, no. Rarareiro. Rurururu. Stop przymierze! Nie przyzywam to temu. Z jednej przyczyny. Tylko i wyłącznie nie robię Hero Power, dlatego że może mieć Brawla. Bo on coś tak mało gra. Może, jeżeli będzie miał bójkę, to jeszcze mi totem zostanie i się powieszę, kurde. Wiem, że totem byłby spoko, bo jeżeli by healing totem wypadł, to mógłby uleczyć. Blisko. Pewnie pytanie po raz setny, ale czy Bonkol grał Heroic Brawla? Tak, na moim kanale YouTube jest w 2 odcinkach. Zachęcam cię do zasubskrybowania, do obczajenia, jak tam poszło, co dostałem i tak dalej. A w ogóle widzicie te słuchaweczki, jakie są spoczko? Bo ja mogę sobie zmieniać w każdym momencie, sobie mogę te LEDy zmieniać, nie? Na przykład jakbym chciał zielone, to sobie robię.
Mogę sobie na przykład ustawić, że mają, powiedzmy, spektrum pełne mieć kolorów, proszę bardzo. Mogę ustawić, żeby oddychały, a mogę ustawić, żeby cały czas świeciły. Mogę niebieskie zrobić, nie wiem jaki wam się podoba, albo na przykład zrobię sobie jakiś swój kolor, tutaj wybiorę. A biały jest? Fioletowy zrobię. Co my robimy? Halo, co tu się dzieje? Jakie bajery na streamie, dokładnie. Czy będę dzisiaj grał w Heroic Brawla? Chyba nie, nie ma czasu. Oglądało się unboxing, oh yeah. Daj im oddychać. Tu macie filmik, moi drodzy. Profesjonalny unboxing, moi drodzy, słuchawek. No nie, no to jest po prostu profesjonalność. Patrzcie, to przejście kamery, że mamy tutaj i nagle tutaj. Moi drodzy, to jest XXI wiek na YouTubie. To jest... Patrzcie to! Czy wy w ogóle to widzicie, że ja próbuję wyciągnąć słuchawki i ta kamera przeskakuje? Jezu, jakie to piękne! Tu wam wysyłam link. Profesjonalny by był, jakby mikrofonu nie było widać. A tam kurde ty. Nie wnikaj. milionów. Od 15 lat mamy XXI wiek. Bąkol dopiero... Serio, żywe korzenie. Frajer, pompka. Siema, Hajesik, witam. Witam. I o zdrowie dzisiaj pytam. Czy on naprawdę znowu zagrał w Rafa? O, no. Wpadaj do Zabrze na wódkę. Nie, bo mi żona nie pozwoli. Ja jestem rocznik 2000, tak. Mhm. On się tak co roku zmienia troszkę. A, 10-10 zrobiła kurde serniczek. Beatkowy tak zwany. Tak zwany beatkowy sernik. Okej. No to spoczko, no. Trenuj przed Sylwestrem. No, jakie macie plany na Sylwestra, słuchajcie, wiecie, grali w grę Tomb Raider? Czy w tym roku troszkę inaczej? Siema, Fanki, witam. Fankewe to jest. To jest pani Fankewe. Moi drodzy, ja jebę. Co tu się dzieje? Cud miód. Cud i miód. Albo nie miód. Błe. Po prostu błe. Bez
przyjeżdżam na Sylwestra do Polski. Będzie melanż życia. Ej, ale czekaj, jaki to jest melanż życia? To jest taki, po którym się już twój żywot kończy? Czy taki, który się, nie wiem, wspomina całe życie? Czy to jest ten melanż, że jeszcze nie było takiego melanżu? Musimy się dogadać, o co chodzi z tym melanżem życia. To strajduje i gramy tak. Kiedy zagrasz heroika? Dopiero jutro. Zależy jak patrzysz. Dla mnie nie zawsze nie było takiego melanżu. Ale w sumie można rzec, że już wszystko przeżyłem, więc mogę umierać. Nie, no nie mów tak. Nie mów tak, że możesz umierać. Ale jesteś młody chłopak pewnie, kurde. Młody chłopaczyna. I co ja powinienem zrobić? Tak zaatakować powinienem. Walnąć w ryj. Dobra, graj. Jestem ciekaw, w co on teraz pójdzie. W jaki atak? Czy to będzie atak mocarza? Gram w ogóle z potworem, bo on się monster nazywa. No i spoko RBG, Maeve. No tak masz robić. Ej, czy ja naprawdę... Nie, to jest inny gość. Bo on miał 3 razy te... What the fuck? Co to znaczy? Oh my god. No kogo zabić, no? O, w ryj. Ha. Ha. Ha, kick. Dobra. A co ty mówisz? Właśnie angażowanie jest bardzo fajne na jakiś kolejny powód do życia, kurczę, no coś masz w życiu robić, no. Co będziesz, tylko żył imprezowo? Lo-ru-ri-ru-ru. Bananowy baron! Moi drodzy, jestem bananowy baron. No nie chciałbym na rej przyjmować. Dobra. Dobra, healing totem sobie zostawimy. Ja bym chciał kupić ten pakiet powitalny. To ja
to ja mogę na przykład kartą, a czy da się jakoś pacer w kardem? Pacer w kardem chyba się nie da. Z tego co wiem, to pacer w kardem chyba się nie da. Mediv code, please. Stary, ja miałem kod na Mediva, jak kupiłem taki oto, taki film, na którym byłem w kinie, ale kupiłem go z gazetą, można go normalnie kupić w księgarniach, w Empiku i tak dalej. Warcraft, Warcraft początek i tam był kod nie dość, że na Mediva, gdzie się opłacało kupić właśnie na płycie DVD. Bo się miał kod do Mediva, to się jeszcze coś do Hearthstone'a nie, czy to się do Hotsa coś dostawało. I do... Nie pamiętam. Ja już nie pamiętam. Ja jestem taki rozczochrany, no taki troszkę jestem. Czy będę kupował 40 pakietów za 40 euro? Jak wyjdzie dodatek, to owszem. I to może nawet więcej kupię. Znaczy w preorderze może już zakupię, no. Dobra, ten dostaje bana. Ten dostaje bana. Komu jeszcze? Komu? Bo idę do domu. No nie wiem, czy to się opłaca. Gramy, panie. A, miesiąc gry do WoWa. O, właśnie. Ech, pech. Mech. Mech, mech, mech. Zaufaj kodeksowi piratów. Nie no, chcę w następnej to wyrzucić. Co ja mam zrobić w tej turze? Dobra, no i dupa no, no i dupa no i cześć. No i to. A można to kupić w sensie taki film z gazetą z tym dodatkami? Nie, już tego nie ma, bo to już sprzedali. Natomiast sam film można kupić i te dodatki są w tym filmie. Nie wiem ile kosztuje, ale wychodzi bardzo opłacalnie, bo masz miesiąc grania WoWa, masz Mediva. Ech. Jak on to zrobił? Czekaj, co on zrobił, że on go zabił? A, on to bronią zabił miał. Ech. Brzydko to idzie, wszystko idzie brzydko. Broń za bronią. Bronią pogania. Co dzisiaj będzie? Na 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 na. Zagramy to, bo on tego nie zabija, musi to wytradować. Przeciążenie. Szkoda, że mieliśmy przeciążenie. To jest battle chest. Musisz mieć tego gluta, co pluje na broń. Oj, grzebek, dzięki właśnie. Właśnie dzięki za info. Kurde, to czegoś mi brakowało. To już będę wiedział.
Zaufaj kodeksowi piratów. Siemaneczko, Chwasti. W Zabrzu jest, tak, będziemy... No, no, będziemy tak mniej więcej to komentować. No bydlak mocarz. Ach! Ładnie. To mi się podoba. Miodek chyba źle się czuje. Nawet twój stream mnie nudzi. No Miodek, co ty robisz? Weź, zaraz cię kopnę w tyłek. Masz się dobrze czuć, stary. W twoim wieku to jeszcze nie jest tak, że ludzie umierają. To, że masz 40 lat, to... Wiesz, to nie znaczy, że masz do trumny się kłaść. To innego są Shibo, no. To wiadomo. Siema, oposek. Pam, param, pam. O nie, maszowe rozproszenie. A skąd on to dostał? Aha, od tego dostał. Losowy spell. Gitara siema. Kurde, dwa totemy mam. Dwa totemy puste bardzo. Ech. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. To sobie wycofamy. Dobre zagranie. No i gitara, no. Nowe sławki się sprawdzają całkiem dobrze. Robią mi śniadanie, czasami nawet kolację. Masują mnie, przeważnie kark. Dobre drinki serwują, płacą rachunki, troszczą się o zdrowie. Generalnie bardzo fajne, polecam. Polecam, polecam. Dobra. Patrz Maciejka, co ci dałem. Jaki prezent. Przytul go. To jest taki, wiesz, prezent na zawsze. Juzok. Nie wiem. Wam się coś popsuło w głowie? Jakiś, nie wiem, trim Lola się skończył, czy co się wam stało? A moi drodzy, zaraz wracamy.